Co uważasz za największy atut lub też największą trudność w przygotowywaniu się na Palaciosa? Bo tak naprawdę jest to taki pięściarz trochę zagadka, bo mało boksował długich dystansów, chyba najdłużej boksował 8 rund. Zgadza się, no to będzie jego, zdaje mi się, jego minus, a plus, że potrafi w każdym momencie mocno uderzyć i posłać zawodnika na dechy, więc ma swoje plusy, jak i minusy, jak każdy zawodnik. Nie wiem, no ja się nie boję 12 rundówek, już trochę tych miałem i nie jest mi to straszne. Przygotowuję się, no wiadomo, że lepiej niż do każdej innej 12 rundówki, bo wiadomo, że jest to walka na wagę złota, więc moje przygotowania na pewno są inne, bardziej skoncentrowane pod względem wytrzymałościowym, tak? Tu na pewno będzie bardzo, bardzo ważna wytrzymałość i technicznym. No wiadomo, że ten zawodnik bije z nienacka jakieś różne ciosy, podbródki, lewe sierpowe, prawe proste nagle, więc trzeba się na pewno ciosy uczulić i szybko odreagowywać. A oprócz tego, że to jego niedoświadczenie to jest jego minus, to też na pewno trudność sprawia mimo wszystko to, że za bardzo nie wiadomo, jak on w tych dalszych rundach może się zachowywać. Dokładnie, zgadza się. Zdaje mi się, że to będzie taki sprawdzian dla niego, z tego względu, że tak sam powiedziałeś, nie boksował tych 12 rundówek. Nie wiadomo, jak się będzie zachowywał. Nie wiadomo, jak go dopadnie zmęczenie, bo wiadomo, że prędzej czy później jest tam runda, dwie takiego kryzysu. Więc na pewno wszystko będzie tu bardzo istotne. A jak dokładnie będzie to wszystko przebiegać? Wszystko pokaże walka. O, dzień dobry, tato. Palacios przed tą walką bardzo dużo mówi, grozi ci, że znokautuje cię, że no nie będziesz długo leżał po walce na macie ringu. Czy te słowa w ogóle do ciebie docierają, czy w ogóle zwracasz na to uwagę, czy tak naprawdę nie przywiązujesz zbytnio dużej wagi do takich przechwałek? Królowa, która dużo muszę, mało mleka daje, więc wyjdę z tego założenia i z tego przysłowia, a no co, no odgraża się, no chce być groźny, chce być dangerous, więc zobaczymy, jak to się wszystko przetworzy na walkę. Ja jestem przygotowany na ostre 12 rund, na pewno nie oszczędzam siebie na treningach, nie będę siebie oszczędzał w walce. Ci twoi rywale w walkach o Mistrzostwo Świata dotychczasowych, Fragomeni, Cunningham, Robinson, to byli tacy pięściarze, którzy bardzo dużo szacunku okazywali ci już przed walkami. Po Palaciosie raczej się nie możesz tego spodziewać. Czy już przygotowany jesteś na takie jakieś prowokacje na konferencjach prasowych, ważeniu? Nie, mam to totalnie gdzieś i ja po prostu będę robił swoją robotę. Mhm. Czyli zupełnie ci to nie zaprząta głowy? Nie zaśmiecam sobie głowy, bo jakbym miał sobie zaśmiecać takimi rzeczami głowę, to co by było, jakbym inni ludzie też inne rzeczy mówią, więc nie, broń Boże, nie ma takiej możliwości.